Przez większą część roku ciężko trenują, startują w zawodach i przestrzegają diety. Dopiero w święta Bożego Narodzenia mają okazję do chwili odpoczynku i spróbowania dań, których na co dzień raczej nie jedzą. Świąteczny jadłospis sportowców przejrzał Kamil Bójkowski. Bywały święta Bożego Narodzenia, podczas których Paweł Jędrzejczyk, mistrz świata w boksie tajskim, musiał przestrzegać diety. Standardowo jest to taki okres roztrenowania, w którym jesteśmy po większości walki po sezonie, chociaż czasami bywa tak, że na przykład walki miałem w styczniu i w te święta nie mogłem sobie tak popuścić, że tak powiem. Jednak nie zawsze udaje się powstrzymać apetyt na świąteczne dania. Czasami robię tak zwany cheat meal, czyli zjadam jakiś oszukany posiłek. W święta tych oszukanych posiłków, nie oszukujmy się, jest więcej. Dlatego, że no, babcia, mama, zrobią pierogi, uszka, bigoty.